Siemeczko, jest Interpretem Games. Witam was na moim gospodarstwie. Dzisiaj idźcie. Idziemy nowym nabytkiem na gospodarstwo. Tak, kupiłem kombajn. Kupiłem kombajn bizonka, jak widzicie. Pięknego, czerwonego bizonka. Sporo mnie kosztowało, ale zobaczycie, jak dojedziemy na gospodarstwo, bo jeszcze jest jeden nowy nabytek, można tak powiedzieć. Jeszcze nowy nabytek, ale jak już dojeżdżamy do gospodarstwa, to będziemy wszystko mówić, prezentować, czemu taki, a nie inny, jakiś nowszy kombajn, tylko bizonek. Bizon wiadomo, troszeczkę można powiedzieć oklepany, ale w miarę cenowo wyszedł nie najtaniej z kombajnów, których mogłem kupić na gospodarstwo. Bizon. Wcale okazało się, powiem i tylko będziemy mówić co i jak i dlaczego. Jesteśmy na gospodarstwie, więc możemy sobie już stawać, roguty wyłączyć i gasić gabarynę i możemy wychodzić. A widzicie, bizon Z0 56. W bardzo dobrym stanie, mynami, jak to gospodarz powiedział, bo to jest kombajn od gospodarza. Widzicie, z kabiną, z halogenami, wszystko w standardzie, praktycznie kombajn od nowości u jednego właściciela. Jak widzicie, jest wózek do headeru, lecz oczywiście header do niego, jakby inaczej. No i to, na czym mi zależało najbardziej, by kombajn miał oczywiście sieczkarnia. Sieczkarni, proszę państwa, mam cały ten zestaw minus mnie 45 500. Myślę, że naprawdę bardzo dobre pieniądze. Ten piękny kombajn wyszedł, bo wiadomo, bizony w tym momencie są też w cenie, a zwłaszcza, że w takim, można powiedzieć, stanie i wizualnym, właśnie rzeczkaniu, to jest coś pięknego. 45,5 tysiąca nie jest to dużo, jest to kombajn wioskę dalej, więc nie było jakoś tak potrzeby wzywania lawety, więc to co, pieniądze dobrane, miałem ogólnie 32 tysiące na koncie, 32 tysiące na koncie miałem, 7 tysięcy za mleko, 2 tysiące zaliczki od szefa wziąłem na poczet jeszcze zakupy tego bizona i 6 tysięcy zarobiłem na siebie kukurydzy. Więc myślę, że dość dobre pieniądze i 20 bodajże 5 tysięcy dobrałem kredytu. Ale 25 tysięcy na 2 lata, myślę, że 1100 zł nie jest to jakiś duży koszt. Wiadomo, tych kredytów troszeczkę mamy, tak? Ale nie ma takiej krzywdy, bo będzie możliwe, że jeździć na zabyt. Zobaczymy. A tam, jak widzicie, dalej jest, można powiedzieć, scenerii jest nowa przetrząsarka. Jest to przetrząsarka para, czy to karuzelowa, którą dzisiaj będziemy właśnie testować na moim gospodarstwie, gdyż mamy dzisiaj akcję przetrząsanie trawy, ponieważ skosiłem trawy na czerwcu, żeby po prostu co 2 miesiące wcinać trawy, bo susza idzie, nie wiadomo czy później jakieś tam plony tego będą, a jeszcze to wiedziana trzeba zrobić dla naszych krów i naszych byczków. Byczki dość spore, sporo latają, widzicie pryzma obornika, tutaj już jest też spora, patrzcie jak to wszystko biega, niemiłosiernie, ale co niekiedy wypchnąć się obornik stąd. A co bizonek później idzie oczywiście pod wiatę i
Nie będzie sobie stał, czekał na żniwa. Mamy zwieramy do 60. I pali mi. No i wpadzamy teraz drugi nasz sprzęt. Wiadomo, bizon będzie dopiero testowany, nie wiadomo kiedy. Same żniwa. Dość spore pieniądze wydane, spore pieniądze. Będę powiedzieć w zasadzie zainwestowane, tak? No ale musi być, jeśli ma być rozwój, kombajn był sprzedany. Chciałem, że troszeczkę pieniędzy więcej będzie na tą możliwość. Kupna tego kombajnu bez jakiegoś większego kredytu. Tak dobrze, że udało mi się jakkolwiek tutaj ciągnik kombajn kupić. Takie pieniądze. Zawsze, że niedaleko. Czekajcie. Ja muszę... O, coś mi piszczy. To niedobrze, coś mi tu piszczy. Już będzie trzeba będzie pokombinować. Chcę zmniejszyć głośność pojazdu. 70 powinno być chyba lepiej. Dobra, no to co, rozkładamy. Niestety wiecie. Jest to przeszedzaka teoretycznie, praktycznie. Jako... jeszcze rozkładana. No ale trzeba to jakoś farmingu tego pytnio to nie czyta. Dobra, sprawdzamy jak to będzie wyglądało. Miało być też jeden nowy jeszcze nabytek, czyli zgabiarka do większa, ale na zgabiarkę będzie można powiedzieć w późniejszym czasie przyjdzie pora, ponieważ złożyłem sobie na program, zaryzykowany, złożyłem sobie na program na maszyny do zbioru traw. Zobaczymy, czy dostanę, jeśli nie dostanę. No to będziemy później sobie myśleli, jak to zrobić. Pieniążki, które też posiadam teraz aktualnie na koncie, są będą przeznaczone na jeszcze jeden żniwny nabytek, który też mówiłem, czyli na przyczepę wywrotkę, bo trzeba kupić w końcu jakąś wywroteczkę do naszego gospodarstwa, którą mogę powiedzieć zawczasu. Jak to będzie wyglądało, dlatego my trochę więcej tych pieniędzy wzięliśmy, można powiedzieć, właśnie na z banku. Aby jeszcze mi dało jeszcze zaliczkę 2000, to jeszcze troszeczkę mi budowało to pod względem właśnie zakupu tego bizona. Co mnie bardzo cieszy, tak, że jednak była możliwość zaliczkowania wypłaty następnego miesiąca właśnie u szefa, żebym sobie taką maszynę właśnie sprawdzić. Czy to właśnie przede wszystkim bizona, tak? Szukałem, patrzyłem też na kombajny różnych marek, typu, nie wiem, Case, jakiegoś fara większego, no ale niestety no z braku laku no, nie ma jakichś tutaj cudownych maszyn, a i tak mi się zdaje, że jako bizon, jako polska mieś technologiczna, to i tak mi się zdaje, że to nie jest taki tutaj tragiczny zakup, tak, bizon jednak to jest sprzęt, który naprawdę fajnie służył dużej ilości osób, tak. Tutaj gospodarz sprzedawał, ponieważ kupił teraz sobie klasa tukanówkę, ale to jest powód, dlatego był sprzedawany ten kombajn, ponieważ on ma, jak on to mówił, pelice, nie wiem jak to się nazywa, coś tam, że nie może właśnie w kółkach tak typowo robić, to się teraz dopiero wchodziło, dlatego on tego bizona też nie chciał sprzedawać, ale mówi, że, wiecie, no, sentymentem, ale musiał zainwestować w kombajn nowy i po prostu ułatwić sobie życie i zadbać o zdrowie, tak? Więc no, on kupił na duże spore gospodarstwo, ma ten gościu. Powiedział, że no, jednak on woli sobie wziąć kredyt na 10 lat, kupić kombajn klasa Tucano i mieć, mówi, dopóki może jeszcze robić. No to wiecie, zdrowie ma się jedno, trzeba o nie dbać, no i tak do posunięcie. No a ja właśnie znalazłem z niego właśnie ten kombajn, tego bizonka i mam nadzieję, że ten bizonek będzie spadł.
Wiadomo, no żniw jeszcze jest chwilę, prawdopodobnie w lipiec, sierpień, coś w tym stylu, wiadomo. I że tak powiem, czemu kupiony teraz, nie na same żniwa? Mimo że jest kombajn sprawny, to i tak, aby nie był sprawny, jakbykolwiek nie było kogo, to i tak go trzeba przejrzeć, sprawdzić wszystkie oleje, sprawdzić wszystkie łożyska dla samego siebie, dla pewności, mimo wszystko, to jest sprzęt dość leciwy, mimo wszystko, bo ten kombajn jest z 88-89 roku, to niby stosunkowo nie jest taki tam stary, ale patrząc na rok 2024, no to już, no, nie szukujmy się, jest dość poczciwym sprzęcikiem, no więc trzeba tak gdyby mimo wszystko pospadać. Dlatego kupiony teraz, dla spokojności, żeby sprawdzić tego bizonka sobie, dla świętego spokoju. Ja mogę teraz, wiecie, przez ten czas co pozbieram sobie sianokosy, dlatego też sianokosy szybciej mimo wszystko są u mnie, żeby po prostu tego bizona przygotować tak w 100% tak na pewności sprawdzić. A przytrząsaka była kupowana też niedalej. O i kurwa, nie opuściłem przytrząsak i już sobie zrobiłem spadek. Więc przytrząsaka też kupowana była tydzień temu. Dlatego teraz mogę sobie sprawdzić ją teraz na właśnie tych sianokosach. Też właśnie było dla mnie priorytetem teraz nakupywać teraz szczerą wiezłówkę, no bo jednak tym małym pająkiem, no jednak jest troszeczkę kilka, to jeszcze tam jest na pasku, tutaj już jest na przekłani, co wiadomo, z czym się wiąże, z to, że nie będzie zawijał się tęga trawa, mimo tego, że tęga trawy nie ma zbytnio, ale to jednak mimo wszystko jest bardziej wydajniejszy sprzęt niż pająk, który mam posiadam. Ogólnie te sprzęty do sianokosów, czy to pani od kosiarka rotacyjna pewnie pójdzie na sprzedaż. No oczywiście ten pająk, może w drugiej przyszłości pójdzie właśnie moja pościma zlewiarka. No to teraz w Morku inwestujemy znowu w te nasze sprzęty, co też patrząc z 50. któryś odcinek. A sobie sprawdzę dla pewności, tak nie bliżej 60. nawet. Odcinka. To jest odcinek 50. 60. Kuźwa, jak to leci. Odcinek 60. No to na 60. Można powiedzieć na 60. blok. Praktycznie z gospodarstwa. Ale takie sprzęty można sobie teraz kupować. Więc tak, jak widzieliście, kasa wzięta z banku 25 tysięcy. Więc teraz tylko kwestia, no szybkie spłaty, tak? Wziąłem na 2 lata z tego względu, że mam nadzieję, że spłacę to szybciej niż, tak powiem, ona chciała spłacić w rok. Ona chciała spłacić w rok, my mamy ten kredyt na kombajn. Po prostu, żeby nie ciągnęło mi po prostu niepotrzebnych odsetek bank. To, żeby nie czerpał ode mnie pieniędzy, tak? Więc to będę chciał spłacić sobie ten kredycik jak najprędzej. A mam nadzieję, że to pójdzie, no bardzo to szybko pójdzie. Pod tym względem, ponieważ no tak samo było z silnikiem. Silnik kupiony kupiędzy był na siebie, pojechałem na zarobek. Silnik kupiędzy się praktycznie zwrócił w jednym sezonie, tak? Dzięki temu, że pociewać mam dużo ludzi chciało mi je. Tak jeszcze w tym sezonie nie było wiadomo aż tyle, bo to już jest końcówka sezonu była, tak? Można powiedzieć, jaka to ogarniałem. Czekajcie, ten deporadny, ten co pojedziemy, zobaczymy. Była końcówka sezonu, tak? Siebnego, powiedzę. Więc tutaj no nie ma co się dziwić, że ja no mogę powiedzieć, nie zarobiłem zbytnio na tej powiedzy, ale sam sobie się niech się zwrócił. 6 tysięcy piechotą nie chodzi. Ja to było spowodowane tym, że 6 tysięcy, ponieważ ja dawałem też swoją kukurydzę w niektórym miejscu, bo to było zasiane 25 hektarów kukurydzy po 150 hektarów. Pobrałem 400 po uprzednim
nawozie. Kukurydzy też dawałem, jak potrzeba było. Wiadomo, wyjrzałem sobie. Może to anioł, może drogo, nie wiem. No, narzucę sobie klientów na opad, żeby na to, żeby po prostu mieć tutaj dobry biznes. Jak to wyjdzie finalnie? No, zobaczymy. Na razie nie ma tragedii, bo pierwszy sezon to był wzięty na ten siewnik. Zakupiony, sprawdzony, jestem zadowolony. Okoryzam, będziemy mógł sobie podejść, mam nadzieję, że ona powschodziła chyba już, tak mi się zdaje. No tak naprawdę nie pamiętam, szczerze. Trzeba gdzieś pewnie ożywki jeszcze dać na właśnie kokoryndę, żeby wszystko było szczęśliwie tutaj zrobione. Zobaczymy sobie, idziemy, zobaczymy, jak to tam wygląda sytuacja z naszą kukurydzą, która... No jest tu. No powiem szczerze, powschodziła, bo właśnie bałowałem, bo... Powiem szczerze, no było przy wilgotno, więc moim zdaniem nie było sensu, a wiadomo, że te ściany rządki będę widzieć. Wygląda, no patrzcie, no jest dość... sana z pierniczami, nie? Pierniczami kukurydzy. No jest dość tutaj, jak to powiem, tak konwencyjnie porobione. Bo wsiadłem nawet by, to powiem, kukurydza wsiadła nawet tak jak talerzowane, które to właśnie było tak niechcący tam gdzieś, niegdzie kuchywane. A kukurydza ładnie poschodziła, ładnie wygląda tutaj, mimo wszystko nie ma jakichś tam większych ubytków, ładnie powyczątkowała się. Nic się nie wtrąciło, nic nie wyżerło, tak powiem, nie utrąciło ziarka. Widzicie, wilgoć jest, popatrzcie, mokra ziemia jest, więc no nie ma tragedii, tak? No takie pieniądze, siewnik, bardzo fajny, udał się. Mam nadzieję, że wszystkie te maszyny, które kupiłem teraz w tym momencie, a zwłaszcza bizon, bo przewracaka jeszcze, jak coś tam się będzie stanie, to jeszcze można tam lekko machnąć tą ręką, tak? Ale... Przecież zakaz 4000 z hakiem, to mi było jakieś tam tragedii. Się kupiło. Najważniejsze, żeby wizon chodził i będzie lalka. Pyk. Nic mówię, no teraz będziemy sobie powoli inwestować w te maszynki znowu. Później pójdziemy sobie, teraz jeszcze pójdziemy sobie w... oczywiście wykup naszej tutaj dzierża, bo już miałem możliwość wykupienia tej dzierżawy, o której właśnie aktualnie jeździmy, tak? Już mogę wykupywać. No gadałem się z gościem, panie kochany, no czy pan nie chce sprzedać tej ziemi, bo tej łąki, bo no bo chcę już troszeczkę rozwinąć gospodarstwo, mieć trochę swojego i dosyć, że planuję przychodzić na emeryturę, tak czy tak, a córka i tak będzie chciała to pewnie sprzedać, więc no ryzyk, fizyk. Czy pan ryzykuje i mi sprzedaje? No dobra, zastanowię się. No i po dłuższym zastanowieniu się właśnie przez ten miesiąc, którego mnie nie było, nie wiem, przez dwa, trzy, przez trzy tygodnie, przepraszam, nie, miesiąc, tylko trzy tygodnie. No... Jak to się mówi, zastanowił się, powiedział, że oczywiście teraz po dłuższym zastanowieniu mogę sprzedać te łąki, może sprzedać te łąki. To jest koszt 70 tysięcy, to też nie jest mało, ale mam tutaj ambitny plan. To tutaj do tego kawałka tej ziemi, bo będę chciał to właśnie no zaryzykować, pewnie też postpłacie tego kredytu na kombajn, pewnie dobiorę kredytu i zakupię właśnie, postaram się przynajmniej o zakupić tutaj te pole, które też nie jest tanie, ponieważ to pole kosztuje też 50 tysięcy. Zapamiętam sobie te wartości, które mam. 55 tysięcy, no i tutaj 60, 70, czyli musimy mieć blisko 130 tysięcy. No w tym sezonie, czy to będzie realne? Ze swoją gotówkę na pewno nie. Chyba, że jakoś bliżej wiosny, ale to też jest prawdą, mało prawdopodobne, ponieważ no taka gotówka to miałbym prawdopodobnie postawioną w połowie bądź w jednej trzeciej oboje, która jest w planach.
Tak, muszę jednak postawić oborę. Należy postawić oborę. No to muszę mieć tej ziemi troszeczkę więcej. Przede wszystkim własnościowej ziemi. Nie pchać się cały czas w tej jeżowej. Sprzęt jeszcze mam akurat taki. Macie sprzęt. Sprzęt mam dobry. Bo mam tak, przede wszystkim puk, mam czwórkę. Dalej czego mam puk dwójkę, jeśli zepsuję oczywiście. No bo to takie rzeczy się zdarzają. To jest sprzęt, który nie był mówką. Powiem tak. Nowy sprzęt może się zepsuć, stary musi się zepsuć. Więc wiadomo. Jakieś tam alternatywy trzeba mieć, więc ta dwójka jeszcze pewnie po chwilę pobędzie. No ale tak jak już maszyny takie typu kosiaka jest, jeszcze ewentualnie pociągnąć 60, będzie miała. Poradzi, jeżeli masz 60 pociągnie kosiakę, no nie wierzę w to, może troszeczkę gdzieś będzie miała, ale pociągnie. Palce w nosie. Ale tak jak mówię, no puk czwórki już nie pociągnie, no tutaj musiał mieć silnik zetorowski. No i na pewno do tej 60, żeby po prostu wiedzieć, że to będzie dał, da, będzie miał radę ciągnąć. A wiecie, że napęd, dołożenie napędu, dołożenie turbo do tego, wzmocnienie mostów, choć mosty tam będzie przecież jakiś gołd, nie odrobora prawdopodobnie, bo nie taki tylko napęd będzie pasował, odrobora. Więc ma 23 też pieniędzy nie ma sensu. 23 też pewnie dużo nie, długo nie pociągnie. Chociaż teraz po pewnych modyfikacjach ona jest w miarę taka no spoko. Więc no nie wiem. Na razie no tutaj 60 brakuje czego? Kabiny. Ale czy będzie sens? Tego nie wiem. Na pewno liczę teraz, jeśli te dwa lata wszystko pójdzie dobrze, a mam nadzieję dobrze pójdzie z tymi bykami, no to będę chciał zaryzykować i zostawić inaczej, w przyszłym roku będę chciał już zostawić nową obłowę, to takie same zadaszenie jak w tym aktualnie posiadam, podobało mi się, fajnie tam jest, takie zadaszenie i będę chciał później postawić takie zadaszenie na sobie te byki w następnym roku. Mi takie dwa solidne rzuty byków, znaczy jeden solidny rzut byków rocznie, co trochę dziwnie brzmi, ale tak, mi po prostu jeden rzut byków rocznie na strzała, a będziemy mogli tak, będziemy mieli takie kasy, to będziemy sobie tak robić, żebyśmy dostawiali może takie budynki, jeszcze jeden, mam plac duży, placu, siano kieszonek też mam wystarczająco, żeby takie rzeczy robić. Więc nie jest mi straszne, by takie rzeczy inwestować w przyszłości, jeśli kupimy trochę tej dzierżawy i kupimy ewentualnie jeszcze parę ziemi. Dobra, nie będę przedłużał odcinka, więc w dzisiejszym odcinku byłoby to na tyle. Jeśli taki odcinek wam się podobał, też jak tutaj komentarze, dzięki za oglądanie i trzymajcie się na następnego odcinka. Na razie, cześć!